Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Pachelska i zapraszam do rozmowy w ramach programu Ślązaku z Agnieszką Rupniewską, od kilku miesięcy nową prezydentką Zabrza. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Jak to się stało, że z nadziei Zabrza na zakończenie takich wieloletnich rządów Małgorzaty Mańki-Szulik, którą określano w mieście jako mianem carycy, w ciągu zaledwie kilku miesięcy stała się pani jednym z takich najbardziej znienawidzonych prezydentów w naszym regionie. Jak do tego doszło? Myślę, że nie jest tak źle, natomiast rzeczywiście ilość hejtu, która pojawia się w internecie, głównie z kont, które są nieprawdziwe albo anonimowe, jest bardzo duża. Myślę, że to jest efektem decyzji, które podejmuję. Myślę, że ci ludzie, którzy zamiast przyjemnie spędzać czas ze swoimi rodzinami albo w gronie swoich znajomych, decydują się na to, żeby rozpowszechniać nieprawdziwe informacje, są najlepszym przykładem na to, że decyzje, które podejmuję w ciągu ostatnich kilku miesięcy, są słuszne. To znaczy, że naruszyłam interesy tych, którym do tej pory było po prostu wygodnie, ponieważ spotykam się zarówno na dożynkach, jak i na interwencjach, które prowadzę cyklicznie, jak i na zwyczajnych spotkaniach z mieszkańcami i w urzędzie, i w mieście. I proszę mi wierzyć, że nikt na mnie nie napluł, nikt nie powiedział mi, że mam odejść, że oczekuję, że zostanę wywieziona na taczkach. Częściej słyszę od mieszkańców, że bardzo mi współczują, że wiedzą, że jest ciężko, tego, że muszę poradzić sobie z bardzo trudną sytuacją, bo słuchają tego, co mówię. Słuchają, jak mówię o tym, że Zabrze jest bardzo mocno zadłużone. Słuchają, jak mówię o tym, że kiedy w maju zostałam zaprzysiężona, to tego samego dnia dowiedziałam się, że w ciągu 3 tygodni stracimy płynność finansową, że nie będzie pieniędzy ani na to, żeby zapłacić rachunki za prąd, ani żeby zapłacić wynagrodzenia. Oni mają świadomość tego, jak źle było w mieście, czuli to, bo trudno było tego nie czuć, kiedy w mieście było z jednej strony tak źle, żeby nie łatać dziura, z drugiej strony tak dobrze, żeby stawiać na nich donice z kwiatami, jak usłyszałam ostatnio od jednego z naszych wykonawców, jeśli chodzi o kwiaty, że mamy je na poziomie Dubaju. Tyle tylko, że budżet mamy na poziomie Zabrza, bardzo biednego i bardzo mocno zadłużonego miasta. I to najlepiej pokazuje skalę odrealnienia, więc mieszkańcy czują, że to nie powinno być tak, że pudruje się dziury w drogach, pudruje się zaniedbane budynki komunalne, nie wykonuje się remontów, a jednocześnie organizuje się bale i gale. W związku z tym to nie jest tak, że jestem w oczach mieszkańców znienawidzona. Uważam, że po prostu są grupy interesów, które mają interes właśnie w tym, żeby taki przekaz wśród mieszkańców się pojawiał i to one go inicjują. Natomiast sami mieszkańcy uważam, że w znacznej mierze mają świadomość tego, że sytuacja jest trudna. Myślę, że dla wszystkich naturalne byłoby to, że przyjemnie byłoby mi być prezydentem, który wchodzi do miasta i mówi: wszystkim będę rozdawać teraz pieniądze, bo dla wszystkich je mam i dla nikogo nie zabraknie. To nie jest tak, że ja te decyzje, które podejmuję w tej chwili, robię ze złości. Ja je robię tylko dlatego, żeby racjonalnie zarządzać budżetem, czyli robię coś, czego do tej pory w naszym mieście niestety nie było i z efektami tego niedziałania w tej chwili muszę mierzyć się właśnie ja i niestety w pewnym sensie również mieszkańcy, bo tak naprawdę wszyscy w tej chwili ponosimy właśnie konsekwencje zaniedbań mojej poprzedniczki. Czyli jakby adresuje pani te zaniedbania właśnie do konkretnej osoby, czyli... Kto jest winien temu, że moja poprzedniczka, Zabrze jest tak zadłużony? Moja poprzedniczka, która inicjowała wielokrotnie uchwały kierowane do Rady Miasta, zmierzające do tego, żeby emitować kolejne obligacje. Poprzednie władze miasta kierowały nasze miasto w stronę takich, a nie innych inwestycji. Efekt jest taki, że nasze miasto jest przeinwestowane. Moja poprzedniczka wielokrotnie mówiła o tym, że majątek Zabrza jest na poziomie 3 miliardów złotych. To prawda, tyle tylko, że nie dopowiadała, jaki jest koszt utrzymania tego majątku, a ten jest niebagatelny. Teraz media rozgrzała informacja o tym, że chcemy przekazać i powierzyć marszałkowi, żeby był organizatorem Muzeum Górnictwa Węglowego, ale utrzymanie Muzeum Górnictwa to jest rząd wielkości 7-8 milionów złotych. 5 rocznie. Milionów rocznie. 5 milionów kosztuje nas z kolei utrzymanie centrum przesiadkowego. No i teraz pytanie brzmi, czy warto było postawić tak duże centrum przesiadkowe i tak spektakularne, kiedy kosztuje nas prawie tyle, co utrzymanie Muzeum Górnictwa Węglowego. Gdzie centrum przesiadkowe, a gdzie tak ogromna instytucja z tak dużym potencjałem? Muzeum mówi o tym, że od przyszłego roku dotacja powinna być na poziomie 12 milionów złotych. Więc to jest bardzo duża kwota i duże obciążenie dla budżetu.
Pytanie raz jeszcze, czy tak duże centrum przesiadkowe było nam potrzebne? Pytanie jest również takie, czy to centrum przesiadkowe po okresie trwałości realizacji projektu będzie się bilansować? Czy uda się znaleźć tylu najemców, którzy sumarycznie dadzą nam 5 milionów złotych rocznie? Ja niestety mam wątpliwość, a jeśli tak się nie stanie, to znowu centrum przesiadkowe będzie niestety na garnuszku naszego miasta i problem z tym majątkiem miejskim, który trzeba z pieniędzy miejskich utrzymywać, jest właśnie taki, że pieniądze unijne z jednej strony są bardzo zachęcające do tego, żeby z nich korzystać, ponieważ są tanie. Tak. Tyle tylko, że moim zdaniem trzeba mieć koncepcję na to, w co chce się inwestować, bo branie pieniędzy, bo dają, nie do końca jest słuszną strategią. A będzie Pani wnioskować jakieś kolejne, będzie Pani występować o kolejne fundusze unijne? Czy jest taki pomysł, czy rzeczywiście Zabrze powinien tak zaciskać pasa, że już nie stać Was na jakiekolwiek inne inwestycje? To dobre pytanie. Pamiętam, jak w pierwszych tygodniach po zaprzysiężeniu wiedziałam, że sytuacja finansowa jest naprawdę dramatyczna i teraz to tak nawiązując tylko jeszcze, kiedy byłam radną Rady Miasta, wydawało mi się, że o budżecie miasta wiem dużo, natomiast patrząc z tej perspektywy, myślę, że wiedziałam może 15% tego, co wiem w tej chwili. I kiedy zostałam prezydentem, przyszła do mnie jedna z pań naczelnik i zapytała o to, czy sięgamy po fundusze unijne. A ja, wiedząc, że nie mamy pieniędzy na wkłady własne, stwierdziłam, że musimy wyhamować, ale moje zdanie zmieniło się bardzo szybko, w ciągu kilku dni, dlatego że ta sama pani naczelnik przyszła i powiedziała mi, że do tej pory te inwestycje, po które sięgaliśmy z funduszy i które realizowaliśmy z funduszy unijnych, tak naprawdę w pewnej mierze były przymusem. Dlatego, że na przykład termomodernizacje, po które sięgaliśmy, i środki na termomodernizację były wykonywane w budynkach, w których były już nakazy wykonania remontów przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, przez PINP. W związku z tym to nie jest tak, że wybierano taką czy inną kamienicę, bo po prostu była w atrakcyjnym miejscu, albo po prostu była wizja na to, żeby ją wyremontować. Tylko stan tych nieruchomości był tak fatalny, że tak czy owak musielibyśmy je wyremontować. W związku z tym zmieniłam moje zdanie, dlatego że to jest zupełnie inny obraz sytuacji, jeżeli słyszę, że i tak musimy wykonać inwestycje. No w tej sytuacji trzeba szukać pieniędzy na to, żeby rzeczywiście pozyskać środki z zewnątrz jak największe, a jednocześnie, żeby zorganizować pieniądze na wkład własny. Ale ogrom tych informacji, które docierały do mnie w pierwszych tygodniach, spowodowało, że stwierdziłam, że nie możemy czekać na nic innego, tylko musimy spróbować ubiegać się o pomoc zarówno z województwa, jak i z centrali, z Warszawy, pomoc rządową, pomoc od ministra finansów, bo inaczej sobie po prostu nie poradzimy, bo kiedy ja przejmowałam miasto, okazało się, że w wielu jednostkach i w wielu wydziałach w maju realizacja i wykonanie budżetu jest na poziomie 90%. Ach, czyli 90% pieniędzy, które mają do dyspozycji, zostały już wykorzystane. Dokładnie, tak? Dokładnie, w maju. W związku z tym jest to bardzo nieodpowiedzialne, szczególnie, że w okresie okołowyborczym moja poprzedniczka w jednostkach powiedziała, że wszyscy mogą przyznać sobie podwyżki. W związku z tym, że nie zabezpieczyła pieniędzy na tą swoją deklarację, dyrektorzy rzeczywiście podwyżki przyznali, no tyle tylko, że w tej chwili mówią, że nie mają na to środków. Taka sytuacja jest na przykład w Teatrze Nowym, który dostał dotację na cały rok, ale po dokonaniu podwyżki okazało się, że te środki po prostu na cały rok nie starczą, tylko starczą do września. I w tej chwili dyrekcja zastanawia się, jak tę żabę połknąć. Właśnie razem z panią, bo były różne plotki na temat teatru właśnie nowego w Zabrzu, że ma być zlikwidowany, że nie będzie premier, że odwołany jest Festiwal Dramaturgii Współczesnej. Jaka jest teraz sytuacja teatru? 1 września zgodnie z przepisami została powołana nowa dyrektor Teatru Nowego. W związku z tym dalsze decyzje należą do pani dyrektor i w naszym mieście do tej pory panowało jedynowładztwo. Moja poprzedniczka, uważam, że sporo decyzji podejmowała sama. Ja chcę, żeby taka sytuacja nie miała miejsca. Chcę, żeby dyrektorzy czuli zarówno przywilej, jak i odpowiedzialność za swoje instytucje i jednostki, którymi zarządzają. I oczekuję, że budżety, które będą składać na przyszły rok, będą realne. Ale oczekuję też tego, że rzeczywiście wszyscy będziemy mieć poczucie, że tak naprawdę pracujemy na jednym budżecie, budżecie miejskim, że tak naprawdę te wszystkie pieniądze są w przysłowiowym jednym worku, w związku z tym wszyscy z niego czerpiemy. To znaczy, jeżeli kultura dostanie więcej, to znaczy, że ktoś inny dostanie mniej. Jeżeli Straż Miejska dostanie więcej, to znaczy, że ktoś inny dostanie mniej. To nie jest tak, że tych pieniędzy będzie nam przerastać w takim tempie, w jakim ich potrzebujemy.
wiemy, a niestety lwia część naszego budżetu to jest oświata, to jest pomoc społeczna, to również jest zdrowie, w związku z tym takie kluczowe niedoruszenia, dziedziny, można powiedzieć. Dokładnie, mhm. Tak, przecież nie będziemy oszczędzać ani na zdrowiu, ani na pomocy społecznej, ani tym bardziej na oświacie, bardziej niż to jest konieczne. W tej chwili rzeczywiście szukamy oszczędności wszędzie, nie tylko w kulturze czy oświacie, dlatego zleciliśmy audyty w różnych dziedzinach i w różnych segmentach, jeśli chodzi o tworzenie budżetu miasta, żeby szukać oszczędności, gdzie się da. Podobnie jest w urzędzie. Na przykład jakich oszczędności już znaleźliście w urzędzie? Po pierwsze podjęliśmy decyzję o tym, żeby wysłać do naczelników prośbę o to, żeby dbać o niewłączanie światła, kiedy nie jest to niezbędne. Po drugie poprosiliśmy o to, żeby zimą temperatura nie przekraczała 20 stopni. Podobnie poprosiliśmy również w miejskich jednostkach, także tych oświatowych. Oprócz tego szerokim echem w województwie odbiły się zmiany reorganizacyjne w Urzędzie Miasta. Czyli zwolnienia. Tak. Ile zwolniliście osób? Łącznie urząd opuściło 100 osób. Natomiast ale mówię pani opuściło. Opuściło, dlatego znaczy? Że 47, to jest stan jeszcze sprzed kilku dni, 47 osób to są osoby, którym my postanowiliśmy podziękować za pracę na podstawie wcześniejszych informacji, najczęściej od naczelników. W związku z tym, że to oni wskazywali tych ludzi, wiedząc najlepiej, kto jest w stanie poradzić sobie ze zwiększoną ilością obowiązków, a kto nie. A pozostałe osoby, ponad te 47 osób, to są osoby, które odeszły od nas w sposób naturalny. Część na emerytury, część postanowiła przenieść się do innych jednostek czy urzędów, część po prostu zrezygnowała z pracy. W związku z tym te decyzje nie są łatwe. Łatwo byłoby przyjść i powiedzieć, mam dla was wszystkich podwyżkę, natomiast nie mam na to pieniędzy, a ja nie chcę kłamać. Czyli w sumie 100 osób jakby odeszło z urzędu, a ile teraz urząd zatrudnia osób w sumie? Ponad 600. Czyli całkiem spory procent. To prawda. Odszedł, można powiedzieć. To prawda. A jak, w jaki sposób to wpłynie na pracę urzędu? No bo wiadomo, że wy macie jakby, niektóre sprawy są do zrobienia i koniec. Tego wymaga prawo. Na pewno będziemy dociążać tych pracowników urzędu, którzy zostali w szeregach urzędników. Natomiast patrząc na to, w jaki sposób funkcjonują urzędy w innych miastach, porównywalnych do Zabrza, wiemy, że naszych urzędników nie jest zbyt mało, więc myślę, że to jest kwestia nie do końca trafnie podzielonych kompetencji i nad tym pracują moi wiceprezydenci, bo są wydziały, które tak naprawdę mają podzielone kompetencje w sposób niezrozumiały. Kiedy okazuje się, że pytamy o to, kto zajmuje się opróżnianiem koszy na śmieci, to odzywają się trzy wydziały, pytając o to, w którym to jest miejscu, czy po lewej, czy po prawej stronie ulicy i czy jednak na chodniku, czy bardziej na jezdni. To już tak mówiąc kolokwialnie. W związku z tym my w tej chwili... Czyli dublują się ich kompetencje, można powiedzieć? W pewnym sensie są źle podzielone, bo są rozdzielone między różne wydziały, a tak naprawdę logicznym wydawałoby się to, że jak przychodzi mieszkaniec i mówi, proszę państwa, ktoś nie upróżnia cyklicznie koszy na śmieci, mimo tego, że płacimy za wywóz odpadów, to powinien być skierowany do jednego wydziału, a nie powinien odbijać się od drzwi trzech różnych wydziałów, czy trzech różnych jednostek, bo również jedna ze spółek zajmowała się takimi interwencyjnymi pracami. Ja chciałabym, żeby było tak, że mieszkańcy po prostu wiedzą, do kogo mają się zwracać i że urzędnicy również wiedzą, do kogo mają tych mieszkańców kierować, a do tej pory moim zdaniem tak nie było. Sama jeszcze jako radna Rady Miasta pamiętam jedną z komisji, na których właśnie Rada Dzielnicy Śródmieście, czyli ścisłe centrum naszego miasta, zainicjowała zorganizowanie komisji, która właśnie dotyczyła wywozu odpadów z centrum miasta i rzeczywiście pojawiły się dwa różne wydziały i spółka miejska i konkretny kosz po koszu na śmieci analizowali, kto powinien zająć się tym właśnie koszem. No to tak nie powinno być. Powinniśmy po prostu kompleksowo rozwiązywać pewne problemy, a tak nie było. W związku z tym w tej chwili pracujemy nad tym, żeby również ułatwić pracę urzędnikom i mam nadzieję, że z jednej strony no niestety dociążenie ich pracą, z drugiej strony rozsądny podział kompetencji przyczynią się do tego, że i mieszkańcom będzie łatwiej korzystać z pomocy urzędników. Wspomniała pani o wiceprezydentach. Ma pani ich aż trzech.
wyborach. To prawda. Więc skoro pani szuka oszczędności, to dlaczego aż tylu prezydentów, wiceprezydentów? Dlatego, że pracy w urzędzie jest naprawdę bardzo dużo. Zapewniam, że ja przychodzę do urzędu właściwie pierwsza, wychodzę z reguły ostatnia. Moi wiceprezydenci też pracują dużo dłużej niż do 15:30. Naprawdę staraliśmy się podzielić te kompetencje najlepiej, jak potrafiliśmy, zgodnie z naszymi doświadczeniami zawodowymi. W związku z tym, że urząd czy bycie wiceprezydentem to nie tylko zarządzanie wydziałami, ale również jednostkami i placówkami czy instytucjami, które są pod urząd podległe, a tych jest grubo ponad 100. W związku z tym naprawdę mamy co robić. Okej, a macie podzielone jakieś kompetencje właśnie wśród tych wiceprezydentów? Może pani powiedzieć, kto się konkretnie czym zajmuje? Tak, natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo pani redaktor zapytała, dlaczego nie szukamy oszczędności. Szukamy. Mimo tego, że mam 3 wiceprezydentów, to moja poprzedniczka miała jeszcze dyrektora Urzędu Miasta, tak to się chyba nazywało, dyrektor Urzędu Miasta, jeśli się nie mylę. My takiego dyrektora nie mamy. Pracuje 3 wiceprezydentów, prezydent jest sekretarz, jest skarbnik, natomiast my jako nowe kierownictwo zarabiamy 20% mniej niż nasi poprzednicy. W związku z tym tych oszczędności rzeczywiście zaczęliśmy szukać począwszy od siebie, mimo że kompetencji sobie nie odebraliśmy i tak naprawdę likwidacja tych kompetencji w pewnej mierze oznaczałaby nieobsługiwanie mieszkańców, więc zdecydowaliśmy się na to, żeby te nasze wynagrodzenia były 20% niższe, jednocześnie obsługując mieszkańców najlepiej, jak potrafimy. No bo krążą takie plotki w Zabrzu, że ustanowiliście sobie najwyższe możliwe pensje. Jakie są zapisane w ustawie? To dotyczy mnie, natomiast to nie ja ustalałam wysokość wynagrodzenia, a Rada Miasta, która była, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że jednogłośna w tym temacie. Natomiast 20% niższe wynagrodzenie oznacza niższe wynagrodzenie całego kierownictwa. Jeżeli chodzi o mnie, to podstawa jest rzeczywiście najwyższa, natomiast ja nie mam takiej wysługi lat jak moja poprzedniczka. W związku z tym moje wynagrodzenie również jest niższe niż jej wynagrodzenie. Podobnie jest w przypadku moich wiceprezydentów. Ich wynagrodzenie jest niższe, ponieważ nie wyobrażam sobie i nie chciałam doprowadzać do sytuacji, w której moi zastępcy zarabialiby w urzędzie więcej, bo po prostu nie wyglądałoby to dobrze, nie byłoby to uczciwe również wobec naczelników czy pozostałych pracowników urzędu. W związku z tym wszyscy doszliśmy do porozumienia, że takie rozwiązanie, biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową Zabrza, jest po prostu uczciwe. Dlatego tak mocno podkreślam te 20% mniej wynagrodzenia, kiedy słyszę właśnie o tym, że nie oszczędzamy. Owszem, oszczędzamy i zaczęliśmy od siebie. Ponadto moi poprzednicy wypłacali ryczałty za paliwo, nie tylko sobie, ale również pracownikom urzędów. Postanowiliśmy to zmienić, również ze względów oszczędnościowych, bo to jest rząd wielkości 200 tysięcy złotych rocznie. Dużo, niedużo, my uznaliśmy, że dużo, w związku z tym zarówno nowe kierownictwo, jak i pracownicy urzędu nie otrzymują ryczałtów, ale w zamian za to korzystają z samochodów, które są autami urzędowymi. Chociaż pierwsza konferencja, którą zorganizowałam, dotyczyła między innymi tego, że moja poprzedniczka korzystała z 3 samochodów, z 2 luksusowych limuzyn i z 1 busa. W tej chwili mogę już powiedzieć, i to z całą odpowiedzialnością, drodzy Państwo, jedna z limuzyn została sprzedana w zeszłym tygodniu. Także trafiła do nowego właściciela, mam nadzieję, że będzie mu służyć. Została sprzedana za około 92 tysiące. Każdy z mieszkańców mógł ją zakupić. W związku z tym w tej chwili do dyspozycji urzędników jest 1 bus, 1 limuzyna i staramy się nią dzielić tak, żeby wszyscy byli zabezpieczeni. Wspomniała pani o śmieciach. Nie da się ukryć, że od 1 października będą podwyżki w Zabrzu, jeżeli chodzi o wywóz śmieci. Dlaczego musieliście te podwyżki wprowadzić? To jest kompetencja, ponieważ pani redaktor pytała jeszcze o ten podział kompetencji, to ja jeszcze tylko w 2 zdaniach. Pierwszy zastępca prezydenta miasta, czyli Tomasz Olichwer, zajmuje się między innymi oczywiście oświatą, oświatą, zdrowiem, pomocą społeczną i kulturą, ale też geodezją. Drugi zastępca prezydenta miasta zajmuje się infrastrukturą komunalną, zajmuje się również drogami, a także nadzorem właścicielskim, oczywiście między innymi, a
trzeci zastępca zajmuje się między innymi współpracą ze służbami mundurowymi, ekologią, ale też właśnie wywozem odpadów komunalnych. Czyli pan Rafał Grygiel jest odpowiedzialny za śmieci. Tak, można powiedzieć. Tak. Natomiast jeśli chodzi o podwyżki, musieliśmy je zrobić ze względu na to, że koszty usług niestety w ostatnim czasie, i myślę, że to się nie zatrzyma, idą w górę. W związku z powyższym mieszkańcy naszego miasta również muszą liczyć się z tym, że także w Zabrzu podwyżki nas nie omijają. Do tej pory moja poprzedniczka miała taką praktykę, że spora część tych pieniędzy nie była przerzucana na mieszkańców, tylko płaciło za nią miasto. Tyle tylko, że efekt jest taki, że w mieście pieniędzy nie było. W związku z tym na przykład my w tegorocznym budżecie, oprócz tego, że tak jak mówiłam wcześniej, w maju był zrealizowany na poziomie 90%, to jeszcze okazało się, że faktura za wywóz odpadów komunalnych, która miała być zapłacona w grudniu, została przesunięta z płatnością na styczeń, co obciążyło budżet tegoroczny, a to jest kwota blisko 5 milionów złotych. Okazało się również, że waloryzacja umowy z firmą, która wywozi odpady komunalne z Zabrza, jeśli się nie mylę, z 2022 roku, również będzie dokonana w tym roku na podstawie porozumienia, które w tej chwili będzie musiało zostać zawarte, bo negocjacje trwały tak długo, że w tej chwili znowu ten obowiązek i ciężar spada na nas, a to jest kolejny rząd wielkości między 4 a 5 milionów złotych, więc tak naprawdę 10 milionów w budżecie to są zaległości, których w tej chwili budżet nie jest w stanie unieść. W związku z tym niestety musimy przerzucić je na mieszkańców, ale dużym problemem w Zabrzu i myślę nie tylko w naszym mieście są również osoby, które nie są zgłoszone jako mieszkańcy miasta do wywozu odpadów. Szacujemy, że to jest blisko 15 tysięcy mieszkańców. Czyli 15 tysięcy osób nie płaci. Tak, nie jest zgłoszonych. W związku z powyższym, gdybyśmy tak szybko policzyli, to jest to niecałe 500 000 złotych miesięcznie, jeśli chodzi o różnicę między tym, co rzeczywiście wywozi firma, a tym, ile osób jest zgłoszonych. Więc pracujemy nad tym, żeby uszczelnić ten system. Myślę, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy będziemy gotowi, żeby powiedzieć mieszkańcom coś więcej. Mam nadzieję, że to spowoduje, że z jednej strony system się uszczelni, a z drugiej strony będziemy w stanie lepiej pracować na tych stawkach, które mamy w tej chwili i być może nie robić podwyżek tak często. A czy mieszkańców Zabrza jeszcze w tym roku czekają jakieś podwyżki? Myślę, kilka że było nie. Już to prawda. Wcześniej. Najpierw tuż po kampanii wyborczej woda, o której w czasie kampanii mówiłam, woda i ścieki. W tej chwili odpady komunalne. W międzyczasie rzeczywiście podjęłam kilka trudnych decyzji dotyczących podwyżek, między innymi opłaty za czynsze. Natomiast było to niezbędne i patrząc na inne miasta i na to, jak kształtuje się ta polityka cenowa w innych miastach, mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że nie odstajemy w górę, to znaczy nie jest u nas najdrożej, natomiast niestety to również ma odzwierciedlenie w sytuacji finansowej miasta. To jest tak, że mam wrażenie, że moja poprzedniczka uważała, że jeśli nie będzie wykonywała podwyżek, to doprowadzi do sytuacji, w której wszyscy będą zadowoleni. Tyle tylko, że mieszkańcy nie są zadowoleni, bo mimo wszystko płacą, powiedzmy, rynkowe stawki, a jednocześnie remonty w ich budynkach nie są wykonywane nie od kilku czy kilkunastu, ale niejednokrotnie od kilkudziesięciu lat. Ja sama pamiętam jeszcze będąc radną Rady Miasta, kiedy zgłosiła się do mnie jedna z mieszkanek i powiedziała, że od 12 lat czeka na to, żeby wymieniono u niej w klatce schodowej jedno okno. Więc pomyślałam wtedy, że to jest jakieś nieporozumienie i kiedy zaczęłam drążyć temat, okazało się, że to jest prawda. Także myślę, że oczekiwania mieszkańców naszego miasta są duże i chcieliby po prostu normalnie żyć. I ja wiem, że żadna zmiana nie jest łatwa. I wiem, że też w czasie kampanii umówiłam się z mieszkańcami na to, że Nowe Zabrze jest możliwe. I ja bardzo głęboko w to wierzę, tylko wiem, że najpierw musimy przejść. Długa droga. Najpierw musimy przejść, tak jest, trudny proces, który będzie wymagał tego, żebyśmy zaczęli normalnie funkcjonować jako miasto. To znaczy, żebyśmy razem brali odpowiedzialność za miasto, za budżet, za opłaty. I uważam, że jesteśmy w stanie za jakiś czas na tyle racjonalnie dzielić tymi pieniędzmi, które zostaną również z oszczędności, żeby mieszkańcy byli zadowoleni, żeby poczuli to, że remontujemy budynki, które należą do substancji mieszkaniowej zabrzańskiej, że remontujemy drogi, że działamy po to, żeby mieszkańcom po prostu żyło się w tym mieście przyjaźniej. Padła ostatnio taka kwota 800 milionów, że na tyle jest zadłużony Zabrze.
To prawda. Kiedy to jest kwota zadłużenia za zeszły rok, właściwie powiedziałabym nawet blisko 820 milionów złotych. Ale są, teraz dojdzie kolejne zadłużenie, to prawda. A ale skąd to? Proszę zauważyć jeszcze, że mówimy tylko o budżecie miasta, jeśli chodzi o te 820 milionów, ale zadłużone są również spółki na kwotę niebagatelną 250 milionów. I kiedy obejmowałam urząd prezydenta, dowiedziałam się, że szacunki na koniec tego roku sięgają blisko 297 milionów złotych, jeśli chodzi o zadłużenie spółek. Ponad miliard można gdybyśmy mieli, sumować. Tak, gdybyśmy mieli to sumować wprost, to ponad miliard złotych, a proszę pamiętać, że budżet naszego miasta, roczny budżet, to jest blisko 1,3 mld złotych. Więc to jest tak, jakby ktoś zadłużył nas na prawie rok działalności naszego miasta. Rok działalności wszystkich instytucji kulturalnych, wszystkich placówek, również takich jak DPS-y, wszystkich wydziałów Urzędu Miasta, wszystkiego, co jest miejskie. Ale pani też w tym roku musiała wziąć kredyt. Tak. Ponad 100 milionów. Nie, nie. To jest mit, ale dobrze, że pani redaktor o to pyta. Kiedy 7 maja zostałam zaprzysiężona, pani skarbnik powiedziała, że w ciągu 3 tygodni stracimy płynność finansową, więc tak jak powiedziałam, nie będziemy mieć pieniędzy ani na zapłatę rachunków za prąd, ani na to, żeby zapłacić wynagrodzenia. Wiedząc już wtedy, że mówimy o realizacji budżetów na poziomie 90%, wiedziałam, że muszę w cudzysłowie kupić sobie trochę czasu, żeby zastanowić się, co zrobić dalej. W związku z tym zdecydowaliśmy się na emisję krótkoterminowych obligacji. Poprosiłam Radę Miasta o to, żeby mnie wsparła, a ci, którzy śledzą sytuację w Zabrzu, doskonale wiedzą, jak trudna musiała być to dla mnie decyzja, bo przez ostatnich kilka lat bardzo mocno krytykowałam każdą emisję obligacji, która moim zdaniem była absolutnie bez pomyślunku i bez jakichkolwiek hamulców. W związku z tym to było dla mnie naprawdę bardzo duże wyzwanie i bardzo trudna decyzja. I naprawdę kilka nocy nie spałam, zanim zdecydowałam się poprosić o to Radę Miasta. Natomiast kolejna emisja obligacji, o którą poprosiłam, czyli 35 milionów złotych, nie została do tej pory wykonana. Mimo tego, że służby finansowe w pewnym momencie zaczęły ze mną rozmowę na ten temat, ja postanowiłam nie zgadzać się na to na ten moment, ponieważ mimo wszystko staram się bronić od tego, żeby zadłużać miasto, ale z drugiej strony wiem też, że ta kołdra w pewnym momencie okaże się za krótka i ten moment się zbliża, ponieważ grudzień, biorąc pod uwagę płynność finansową naszego miasta, będzie fatalny. W związku z tym teraz bardzo ucieszyła nas informacja o tym, że minister finansów postanowił zrobić tak zwaną dosypkę dla samorządów, w związku z tym Zabrze również na pewno na tym skorzysta i da nam to niewielki oddech, ale biorąc sytuację finansową Zabrza, a nam, żeby zbilansować rok na ten moment, brakuje 225 milionów złotych. W związku z tym, nawet jeśli otrzymamy 30 czy 40 milionów złotych, to nadal będzie nam brakować ich blisko 200. No i co? To dalej z tymi pieniędzmi? Jak gospodarować miastem bez tych pieniędzy? Ja staram się nie zostać prezydentem długopisem. Staram się nie zostać prezydentem, który będzie musiał realizować budżet Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dlatego podjęłam działania i rozmowy z ministrem finansów, ale również z marszałkiem województwa śląskiego, żeby próbować ratować Zabrze. Zresztą w tych rozmowach kilkakrotnie co najmniej padał argument, że nie ma w skali naszego kraju miasta, które miałoby tak duży potencjał jak Zabrze i byłoby tak duże, a jednocześnie byłoby w tak dramatycznej sytuacji finansowej. I to są słowa, które padały nie z moich ust, ale z ust naprawdę samorządowców z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, którzy mają ogląd sytuacji. Więc to tylko pokazuje, że Zabrze jest miastem, w którym naprawdę warto nie gasić światła, w które warto zainwestować, bo ja głęboko wierzę w to, że jesteśmy w stanie wyjść z tej sytuacji, ale to będzie wymagało oszczędności i odpowiedzialności za nasz wspólny budżet. Od wszystkich, zarówno od dyrektorów, jak i od naczelników, jak i od kierownictwa naszego miasta, ale również od mieszkańców. Mówiła pani już wcześniej, że czuje pani wsparcie od mieszkańców. A co z urzędnikami? Na co, czy spotkała się pani z takim murem albo z niechęcią, jak przyszła pani do urzędu? Nie. Myślę, że na pewno jest część urzędników, którym trudno jest pogodzić się ze zmianą, ale w znacznej mierze jest tak, że urzędnicy, myślę, że również czekali na zmianę. Myślę, że również byli zmęczeni pewnymi przyzwyczajeniami. Myślę, że 18 lat, mając świadomość tego, że również pewne rzeczy pudrują, nie była dla nich komfortowa. Więc owszem, nie będę oszukiwać. Niektóre decyzje są dla nich trudne, bo wiążą się również z tym, że oszczędności szukam także u nich, ale z drugiej strony
dociążam ich pracą. Natomiast jest też tak, że na pewne rzeczy się umówiliśmy. Umówiliśmy się między innymi na to, że część z tych oszczędności, które w tej chwili w urzędzie robimy, kiedy przejdzie ten trudny czas, który mam nadzieję jest czasem przejściowym, wróci do nich w postaci wynagrodzenia za dobrze wykonaną pracę. I mam nadzieję, że rzeczywiście będzie nas na to stać, jak tylko zakończymy ten proces reorganizacji. Natomiast praca w urzędzie wymaga wieloetapowego podejścia, ponieważ do tej pory w urzędzie i nie tylko w urzędzie, wiele decyzji było bardzo mocno uznaniowych. I w żaden sposób nie powiązanych z pewną standaryzacją. Więc to, kto dostawał premię, czy kto dostawał dodatek, nie do końca i nie zawsze wiązało się z efektywnością pracy. A ja chciałabym to zmienić i chciałabym móc uczciwie mówić, tak, wykonała pani lub wykonał pan tyle pracy, że spokojnie mogę powiedzieć, że na tle pozostałych pracowników tego czy innego wydziału pan się wyróżnia, więc jest mi miło, że mogę panu dać ten dodatek i nagrodzić pana za, czy panią za pańską pracę, tak? W związku z tym do tego chciałabym doprowadzić, tak żeby wszyscy wiedzieli, na co pracują, za co pracują i dlaczego jest tak, a nie inaczej. Nie chciałabym sytuacji, w których przychodzą do mnie urzędnicy, miałam zresztą taką sytuację, pani redaktor pyta, czy jest opór. Przychodzą do mnie urzędnicy do mojego gabinetu, którzy mówią, wow, pracuję tu od 80 lat i nigdy tu nie byłam, a w tym budynku w ogóle tylko raz czy dwa razy, a w takim gabinecie wcale. I nieraz słyszę, że to są urzędnicy, którzy byli cenieni. Więc przyznam szczerze, że jest to dla mnie dosyć mocno zdumiewające, ponieważ ja jestem po pierwszych spotkaniach z urzędnikami, wszystkimi urzędnikami przed tym, kiedy zaczęliśmy proces reorganizacji. Wcześniej jeszcze wszystkim urzędnikom się przedstawiłam, przeszłam po wszystkich wydziałach, każdemu uścisnęłam dłoń, o każdym z urzędników usłyszałam kilka słów o naczelniku, z każdym podzieliłam się słodką drożdżówką, którą przyniosłam symbolicznie na tak zwane wkupne w nowym miejscu pracy. W związku z tym miałam okazję ze wszystkimi urzędnikami porozmawiać, przynajmniej zamienić kilka zdań, a to tylko 3 miesiące. Moja poprzedniczka, proszę pamiętać, była prezydentem 18 lat. To kolejny punkt zapalny w Zabrzu to jest Górnik Zabrze. Dlaczego kibice wykrzykują Rupniewska oddaj Górnika? Przyznam szczerze, że jestem na wszystkich meczach Górnika, byłam nawet ostatnio też na wyjeździe i nie słyszałam, żeby tak krzyczeli. Natomiast krzyczą w internetach. Myślę, że krzyczą te same nieprawdziwe konta w głównej mierze, które krzyczą o tym, że jestem znienawidzona. Natomiast jest tak, że ja chcę doprowadzić do prywatyzacji Górnika możliwie jak najszybciej, ale też na jak najbardziej rozsądnych warunkach. Dla mnie to jest ważne, bo przekazanie klubu komuś, kto ma pieniądze, a nie ma wizji, pewnie nie byłoby dużym problemem, ale dla mnie kluczowe jest to, żeby przejął klub podmiot, który jest odpowiedzialny, który ma pieniądze i którego stać na to, żeby Górnik rozwinął skrzydła, bo moim zdaniem miasta niestety nie stać na to, żeby finansować profesjonalny sport, a też nikt z nas nie ma kompetencji, żeby zajmować się tylko i wyłącznie rozwijaniem takiego klubu sportowego, jakim jest Górnik Zabrze. Więc on powinien trafić w ręce profesjonalistów, którzy będą mieli nie tylko pieniądze, ale również doskonały plan. I zapewniam, że pracujemy nad tym. Zespół, który zajmuje się prywatyzacją Górnika, pracuje bardzo intensywnie od kilku miesięcy. Zaczęliśmy oczywiście od tego, że zebraliśmy informacje od członków zespołu, który pracował jeszcze za poprzedniej kadencji nad tym procesem. W tej chwili pracujemy już nad naszym pomysłem i nad naszą wizją i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni będziemy w stanie powiedzieć mieszkańcom, ale przede wszystkim inwestorom, że jesteśmy gotowi, zapraszamy, przyjdźcie, ponegocjujcie, porozmawiajmy, opowiedzcie nam, jaki macie plan na Górnika. A czy Łukasz Podolski bierze jakoś w sposób udział w tych negocjacjach, w tych pomysłach? Jest ambasadorem klubu. Zgodnie z tym, co obiecywałam w czasie kampanii, jego zdanie jest istotne. Rzeczywiście spotykamy się i rozmawiamy również o prywatyzacji. Nie był, co prawda, i nie jest członkiem zespołu, który zajmuje się prywatyzacją, ale ma to głównie związek z tym, że ten zespół spotyka się z reguły wtedy, kiedy pan Podolski ma treningi. W związku z tym rozmawiamy raczej na takich indywidualnych spotkaniach, szczególnie on ze mną, o tym, w jaki sposób najlepiej zadziałać, żeby klub trafił we właściwe ręce. To jaki jest pomysł na przyszłoroczny budżet? Co będziecie, czy macie już jakieś pomysły na to, jak zorganizować miasto, żeby
to miało jakieś ręce i nogi, żeby Izba Obrachunkowa was nie ścigała? Na pewno musimy szukać oszczędności. To po pierwsze. Myślę, że istotne jest też to, że starając się o pieniądze z Ministerstwa Finansów, musieliśmy zlecić wykonanie zarówno programu ostrożnościowego, jak i programu naprawczego. Wszyscy ci, którzy... A czym się różnią te programy? Tak naprawdę podstawą, między innymi podstawą tego, co doprowadziło do fatalnej sytuacji finansowej. To znaczy przy jednym z nich to są czynniki zewnętrzne, przy drugim z nich to są... powiedzmy najogólniej mówiąc błędne decyzje. W przypadku tego pierwszego to są czynniki zewnętrzne, ale też brak właściwej reakcji władz miasta na trudną sytuację. W związku z tym, że ten program naprawczy tak naprawdę jest już ostatnim, najgłośniejszym dzwonkiem Regionalnej Izby Obrachunkowej, a obawiamy się najgorszego, w związku z tym zdecydowaliśmy się na to, żeby zlecić również ten program naprawczy, ale też oczekujemy, że z tego programu pokażą i wyjawią nam się te miejsca, w których oszczędności możemy szukać. W związku z tym do tego też zmierzamy, natomiast na pewno chcemy zracjonalizować wydatki, na pewno chcemy sięgnąć w miejsca, w które inwestycje nie działy się rzeczywiście od lat. Na pewno chcemy zredukować i w pewnym sensie połączyć mnogość wydarzeń kulturalnych, które miały miejsce do tej pory. Uważamy, że przyznawanie kilku nagród kulturalnych można połączyć w jedno wydarzenie, a nie w kilka odrębnych gal i bali, na których jednocześnie są cateringi za dziesiątki tysięcy złotych, bo nas po prostu na to nie stać. W związku z tym będziemy starać się optymalizować, żeby z jednej strony nie doprowadzić do sytuacji, w której Zabrze po prostu, mówiąc kolokwialnie i brzydko, zamarznie, a z drugiej strony chcemy doprowadzić do sytuacji, w której te wydatki nie będą ponad stan i ponad nasze możliwości. To jeszcze już ostatnie pytanie. Tak po ludzku panią zapytam. Co pani czuła, jak pani objęła fotel, stanowisko prezydentki Zabrza po tej euforii związanej z przecież ciężką kampanią wyborczą i wygraną, jak pani zobaczyła, że właściwie nie ma kim i czym rządzić? Na całe szczęście jest kim. W związku z tym i nie tyle rządzić, co współpracować, więc mam nadzieję, że to rzeczywiście będzie bardzo duży potencjał i bardzo mocno wierzę w to, że urzędnicy rzeczywiście zaangażują się w naszą pracę i współpracę, ale nie ukrywam, że jeżeli chodzi o środki, to jest bardzo ciężko. Moim marzeniem jest to, żeby w mieście być nie jedną, a dwie kadencje, bo myślę, że pierwsze lata będą bardzo niestety chudymi latami i bardzo mocno będzie przewijać się w nich jedno słowo – oszczędność i oszczędzamy i musimy szukać środków. Myślę, że to są zwroty, które będę powtarzać bardzo często, nie dlatego, że to są wyświechtane frazesy, ale dlatego, że naprawdę tych oszczędności rzeczywiście szukamy wszędzie po to, żeby móc zrealizować to, na co z mieszkańcami się umówiłam. A jak pani redaktor zauważyła, obiecałam ja sobie nawet nowe Zabrze. Tak. I zabrzańską mapę potrzeb. W związku z tym bardzo ambicjonalnie podchodzę do tego tematu, zarówno nowego Zabrze, jak i zabrzańskiej mapy potrzeb, którą razem z mieszkańcami tworzyliśmy. I bardzo chcę zrealizować te postanowienia, na które z mieszkańcami się umówiłam. Ale żebym miała na nie pieniądze, to najpierw muszę poszukać oszczędności po to, żeby mieć środki na to, żeby tą zabrzańską mapę potrzeb wprowadzić w życie. Czyli raczej się to odbędzie za drugiej ewentualnej kadencji. Nie, jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że pierwsza kadencja to będą oszczędności i realizacja przynajmniej części programu wyborczego, a druga kadencja mam nadzieję, że będzie dużo łatwiejsza, bo z jednej strony mam nadzieję, że uda nam się zwiększyć wpływy do budżetu znacząco, z drugiej strony będziemy już po oszczędnościach, więc mam nadzieję, że wtedy będziemy widzieć naprawdę efekty naszych działań. Super. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Za wizytę i za rozmowę i życzę powodzenia. Nie dziękuję, ale na pewno się przyda. Jestem przekonana, że mieszkańcy też bardzo mocno za mnie trzymają kciuki i bardzo Państwu za to dziękuję. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Subskrybuj nasz kanał, zostawiaj lajki, komentuj, byle pozytywnie i zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu.